Hej, hej, z tej strony Emi, a przed nami kolejny odcinek serii Emi podróżuje. Dość długo nie było żadnego odcinka, ten będzie dość wyjątkowy, bo nie tyle będzie to jakieś jedno konkretne miejsce, co bardziej wszelkie wydarzenia czy miejscowości, gdzie działo się coś związanego ze świętami. To taki kolejny odcinek z tej serii. No i ogólnie mają to być zdjęcia, po pierwsze, planowałam jeszcze jeden taki odcinek, tam będą zdjęcia bardziej typowo zimowe, natomiast tutaj będą to zdjęcia związane bardziej właśnie z jarmarkami świątecznymi i tak dalej. No i kilka właśnie takich wydarzeń, w których uczestniczyłam. Niektóre zdjęcia mają już parę lat, więc nie są dobrej jakości. Niestety, wielkość też nie zawsze jest zbyt fajna, ale nic za to nie poradzę. Po pierwsze, mamy sobie tutaj, jest to kilka lat temu robione zdjęcia. Byłam wtedy we Wrocławiu, w galerii Magnolia Park i tam mniej więcej w czasie świąt organizowana była taka impreza związana właśnie z z Coca-Colą, tak, z tym kultowym coraz bliżej święta, z tymi właśnie samochodami z napisem Coca-Cola, które sobie jeżdżą po Polsce. No i raz w życiu byłam na takiej imprezie i było naprawdę sympatycznie. Sporo ludzi, właśnie taki teren ogrodzony, ale można było sobie za darmo wejść. Od cholery jedzenia, picia, do kupienia, ozdób świątecznych, pełno właśnie takich ozdób świątecznych, tak, no wokół, tak, wszystko jest udekorowane ładnie. No i w trakcie jeszcze były koncerty, była na przykład Margaret. Nie mam zdjęcia, bo ciężko było ogarnąć, bo byłam dość daleko. Pierwszy raz wtedy ją w życiu widziałam na żywo i w sumie ostatni. I naprawdę muszę powiedzieć, że mega się rusza. Śpiewa też fajnie, więc było ciekawie. Były też inne osoby, ale nie pamiętam za bardzo. No i kolejna rzecz, na koniec był pokaz fajerwerków. Wiem, że się dużo mówi o tym, że fajerwerki są niebezpieczne i dla ludzi, i dla zwierząt. No, ale wtedy były. I pierwszy raz w życiu, w sumie chyba też ostatni na razie, widziałam takie prawdziwe fajerwerki w życiu. No, jakby to powiedzieć, no nie jakieś tam, nie wiem, że za domem ktoś puszcza takie byle co daleko gdzieś, tylko taki naprawdę pokaz fajerwerków, gdzie siedziałam sobie, znaczy stałam sobie i nad głową miałam przepiękne fajerwerki. I żeby było ciekawie, były też oświadczyny. Pewna parka właśnie oświadczyła się sobie, co było też pierwsze raz w życiu wtedy widziałam oświadczyny na żywo, co też było dość ciekawe, bo to była jakaś taka para, która tam brała udział w jakiś tam, no coś tam po prostu nawijała, tak, wzięli ich na scenę. No i przed oświadczynami prowadzący pyta mężczyznę, czy zrobiłaby dla niego wszystko, czy tam, no coś w tym stylu, czy on by dla niej zrobił wszystko. I on powiedział, że tak, a ona powiedziała, że nie jest pewna. Ale on nie zmienił zdania i tak jej się oświadczył. Ona się zgodziła i było w ogóle romantycznie i tak dalej. Nie mam wiele zdjęć, ale cóż. No i tutaj mamy pierwsze. Coca-Cola i tak dalej. Podaruj radość. Tu mamy właśnie ten kultowy samochód z Coca-Coli. W sumie upieram się, że widziałam go kiedyś u mnie tutaj w miejscowości, ale nie jestem pewna, bo to było takie dziwne. Jechał gdzieś po ciemku, nie wiem, może mi się śniło. W każdym razie to na pewno go widziałam. Piękne one są, takie naprawdę uwielbiam. Szkoda, że nie ma już tamtej konkretnej reklamy, ale to jest coś. No i tutaj kolejne zdjęcie, tutaj mamy taki fragment w sumie. Samochodu, ludzi od cholery, jak widać. Kamery fajne sobie latały, takie drony z kamerami, tak hałasowały. Ciekawe to było, też w sumie pierwszy raz widziałam takie kamery. Tu mamy scenę, światło trochę tam
no niezbyt dobrze świeci, ale da się wytrzymać. Mamy znowu napis Coca-Cola wszędzie, wszędzie, absolutnie wszędzie. No i kolejne, trochę lepiej, tutaj mamy ludzi na scenie, tutaj jest też Mikołaj narysowany tam w tle. Ludzi pełno, kamery, ja jestem dość daleko, bo szczerze mówiąc nie zależało mi jakoś specjalnie, żeby tam się pchać. Trochę tam godzin pobyłam, ja nie lubię stać, zaraz mi nogi zdychają, ale naprawdę było sympatycznie i cieszę się, że akurat miałam okazję. Ja wtedy byłam bodajże na zjeździe, na studiach, to był weekend i właśnie wtedy mogłam tam się wybrać, więc to jest właśnie fajne we Wrocławiu, że tam zawsze coś się dzieje i jakby nie miałam wtedy problemu z noclegiem czy coś, bo to było jednak trochę późno. No i kolejne, tutaj mamy taką, nie wiem w sumie, co to jest, jakieś rusztowanie, ale to nie jest chyba ta scena. O, mamy jakiegoś faceta w czapie mikołajkowej, jak widać też przy okazji. No i fajerwerki. Staram się zawsze robić zdjęcia fajerwerków u nas właśnie w miejscowości, tam często puszczają właśnie na święta. Czasem się uda, czasem nie, bo ciężko jest takie zdjęcie zrobić, trafić i jeszcze mieć dobry aparat. Natomiast no to już było trochę łatwiejsze, jak były takie naprawdę wypaśne te fajerwerki wtedy. I muszę przyznać, że kolory może nie bardzo, ale jestem mega dumna z tego zdjęcia, że udało mi się zrobić takie śliczne, śliczne fajerwerki. I naprawdę to było coś. Naprawdę to uczucie takie, kiedy ten dźwięk to... No i takie światła, kolory... naprawdę podobało mi się. No i kolejne, to jest z tego co pamiętam, galeria właśnie Magnolia Park. Ja tam dość rzadko bywam. W sumie byłam tam dwa razy na jakichś wydarzeniach. Też może pokażę z tego drugiego i było super. Tak więc mamy tutaj chyba ozdobioną galerię, bo to było jakby kawałek od galerii. No takie śliczne te, jakieś tam choinki, jakieś tam gwiazdeczki i tak dalej, i tak dalej. No i już mamy to pierwsze. Teraz mam to pogrupowane w folderach, ale nie wiem jak to będzie zbierało. No właśnie, trochę źle. Przepraszam, ale idziemy dalej. Teraz Parada Mikołaja. Myślę, że to jest też mega fajna rzecz. Jest to... Zdjęcia są beznadziejne, jest ich niewiele, mało co widać i są złej jakości, żeby nie było, że nie. Ale coś tam widać i... No i też mogę coś ponawijać, takie wspomnienia jak było. W każdym razie powiem tak. Jest to parada. W ogóle... Nie wiem jeszcze, gdzie miałabym mieć zdjęcia. No właśnie, nie pomyślałam o tym. To by było ciężej znaleźć, bo chyba ich osobno nie dałam. W każdym razie jakby w galeriach zawsze jeszcze Mikołaj sobie siedzi, tak? Na tronie, że tak powiem, na takim fotelu i tam prezenty rozdaje dzieciakom i tak dalej, więc jakby mam też takie zdjęcia, tylko może znajdę następnym razem. No i ogólnie we Wrocławiu to jest na rynku. Co roku jest organizowana parada Świętego Mikołaja, wiem, bo w tym roku też ma być, ktoś tam wspominał, znajomy, że się wybiera. No i to też jest zdjęcie robione właśnie w czasie moich studiów, gdzie mogłam właśnie się poszlajać po Wrocławiu więcej. I ogólnie jest to jakby w trakcie też trwa jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu na rynku, więc to się tak zazębia. Ogólnie byłam na tej paradzie dwa razy w życiu, z czego za pierwszym razem całkiem przez przypadek, nie miałam pojęcia, że coś takiego się dzieje, ani kiedy. Wracałam z zajęć, co też jest dość śmieszne, bo ja nigdy nie szłam przez rynek. A wtedy poszłam, nie wiem czemu, i nagle trafiłam na tą paradę. Rok później bodajże już świadomie sprawdzałam, kiedy ona jest i na szczęście była wtedy, kiedy byłam we Wrocławiu, więc wybrałam się również. Jakby widziałam, nigdy nie widziałam całej, bo no, to jest dość wcześnie, więc trafiłam raczej na końcówkę, bo po prostu miałam zajęcia dość długo. Na pewno jest to coś takiego klimatycznego, na pewno coś innego, tak? Tutaj mamy właśnie ozdoby, tutaj ten jarmark, różne jakieś tam pierdoły, ozdoby świąteczne. No ze śniegiem bywało różnie, byłam na wielu jarmarkach we Wrocławiu. W pierwszych latach był śnieg, w kolejnych już nie, niestety, ale nadal to jest dla mnie coś. Ogólnie czytałam ostatnio wiele takich komentarzy o tym, że jakby te wszelkie jarmarki organizowane we Wrocławiu są jakby kiczem i niczym więcej, że się sprzedaje właśnie jakieś te, choćby te tutaj torby niezwiązane ze świętami, różne pierdoły,
że śmierdzi żarciem, że jest tłok, że cokolwiek. Z jednej strony zgadzam się z tym, z drugiej strony uwielbiam święta, uwielbiam klimat świąt. I nawet jak nie było śniegu, to to było coś. Naprawdę uwielbiałam tam chodzić, zawsze po zajęciach, jak tylko mogłam. Kolędy w tle, albo piosenki świąteczne, ozdoby, różne rzeczy takie, co można sobie kupić. Też niektóre były związane ze świętami. Ozdoby, jakieś jedzenie. Wszystko pachniało tak pięknie. Jakieś, nie wiem, kasztany do jedzenia, jakieś oscypki smażone, cokolwiek. Różne takie rzeczy, których się na co dzień nie je. Plus też kolejna rzecz, czyli grzańce, tak? Uwielbiam grzańce. W każdym roku piłam. Czy tam jakiś też inny, jakiś likier, jakiś, nie pamiętam, coś też kiedyś właśnie próbowałam tutaj pierwszy raz. Uwielbiam grzańce i te kubeczki pokazywałam w tamtym roku. Mam dwa chyba w domu, czy jeden, właśnie z jarmarku. Jak się chce, to nie, po prostu nie idzie się po kaucję i zostawia się sobie kubeczek. Za 10 zł to nie jest tak źle. No ale co kto woli, tak? Czy ktoś lubi te jarmarki, czy nie? No i tutaj coś już więcej widać. Mamy Mikołaja, choinka w tle. Ta piękna choinka, taka główna na rynku. Tutaj różne właśnie kamieniczki. Tutaj mamy jakąś śnieżynkę, jakiegoś tam śnieżynka chyba, anioła. Tutaj te skrzydła takie. I ogólnie oni wszyscy idą na szczudłach. Dzięki temu widać cokolwiek. Podziwiam straszliwie. Moi znajomi w sumie w szkole też ćwiczyli chodzenie na szczudłach, ale naprawdę podziwiam. Już nawet nie samo chodzenie, co to, że na rynku są kocie łby, niestety, więc to też jest raczej mało wygodne. Po drugie, jest od cholery ludzi. I jacyś tam chodzą i pilnują, żeby ktoś im się nie wepchał pod nogi, ale to jest nadal ryzyko, tak sądzę. Na szczęście nic złego się nie działo, ale podziwiam. I strasznie mi się podobają te stroje. Poza tym jeszcze była piękna muzyka w tle, jak oni szli. Niestety nie znalazłam, jak się nazywa. Bardzo mi się podoba ich wygląd. W sensie, no Mikołaj jak Mikołaj, ale chodzi mi o nich. Takie skóra na biało pomalowana. Te skrzydła takie podarte. To wszystko jest takie eteryczne, takie delikatne. Nie wiem, na pewno nie jest... Myślę, że to jest taki dość ciekawy wygląd anioła. Nie raczej taki właśnie słodki, kiczowaty. I bardzo mi się podobało, szczerze mówiąc. Kolejne. Tutaj mamy widać też kawałek sań. Mikołaj sobie w saniach siedzi, tutaj mamy ten, nie pamiętam, jak to się nazywa. Światełka, ci aniołowie tutaj mają takie ogromne gwiazdy, machają do ludzi, co zabawne, sypią brokatem i fajne było, jak sobie stoję grzecznie, nagle dostałam brokatem po łbie. I niektórzy się od razu trzepali, ja tam nie bardzo mogłam, bo no wiecie, no na przykład z tyłu nie zobaczę, tak, bo byłam sama. I później jak wróciłam do hotelu, to jeszcze do domu chyba też, nadal byłam cała w tym brokacie, co mogłoby być dość problematyczne, jakbym wybierała się w jakieś poważne miejsce, ale nie wybierałam się, w sensie na zajęcia, ale to następnego dnia. I naprawdę to było takie sympatyczne, serio. No i mamy ratusz. Tutaj mamy takie, nie wiem jak to powiedzieć, no takie miejsce, gdzie tam siedział sobie Mikołaj. To była taka trochę scenka odegrana tak naprawdę. Był jakiś tam, nie wiem, nie pamiętam, Mikołaj, jakiś diabeł, jakiś pomocnicy, coś takiego. I oni tam rozmawiali między sobą, jakoś tam tak no taka bardziej przedstawienie dla dzieci, tak humorystycznie. I potem rozdawali prezenty dzieciom, tam ustawiali się w kolejce. No i wspominam to naprawdę sympatycznie. No i to już było. Teraz idziemy dalej. Takie bardziej ważne wydarzenia już są za mną. Bardziej ważne, tak. Ważniejsze. Teraz coś powiedzmy około świątecznego, czyli lodowisko. Raz w życiu byłam na lodowisku we Wrocławiu. To jest tam, gdzie jest hala stulecia Pergola. Jak ktoś zna Wrocław, to wie. Tam też się w lecie odbywają pokazy świateł. Byłam kilka razy i ubóstwiam wręcz. No i jakoś pierwszy raz tam byłam, szczerze, jeśli chodzi właśnie o to lodowisko. Ja nie umiem jeździć na łyżwach, ani na jakichś rolkach, cokolwiek.
więc za cholerę nie chciałam, wiecie, wypożyczać łyżew. Ja tam poszłam po prostu się pogapić, połazić sobie. Nie powiem, było wtedy zimno, pamiętam. To jest dość daleko od mojego hotelu. Ale klimat był, tak? Po prostu szczerze był klimat. To jest właśnie ta fontanna, taka ogromna właśnie na placu, jeśli ktoś wie. I to jest właśnie woda, tam są światełka. Chociaż nie pamiętam, chyba ta woda jest tutaj zamarznięta i chyba jakieś były takie światełka jakby niezwiązane właśnie z tą wodą. Tam woda nie płynęła, tak, bo było zimno. No i ludzie sobie właśnie jeździli na lodowisko, było takie sztuczne lodowisko na środku, można było sobie wypożyczyć łyżwy. I były małe dzieci, które się wywalały, jakieś parki zakochane, jakieś rodzice uczące dzieci jeździć, pełno przyjaciół, którzy dobrze sobie radzili albo gorzej. Wygłupiali się, rozmawiali, naprawdę było mega sympatycznie. I w tle leciała muzyka, raczej takie dość stare, kiczowate polskie przeboje, ale to nadal miało swój klimat. Naprawdę ja się tam mega bawiłam, mimo że tylko stałam się gapiłam jak głupia na ludzi. Ale coś takiego innego dla mnie. Jak widać, tutaj jest właśnie barierka i tam jest nieźle zamarznięte. To było kilka lat temu, wtedy jeszcze było całkiem niezgorze, jeśli chodzi o zimę. Ale nie tak jak jeszcze ileś lat wcześniej, ale zawsze. No i tutaj mamy przy okazji, właśnie pamiętałam, że to wtedy było, mamy Euro 2016. To już wiemy, w którym to roku było. No i jakby w tym czasie właśnie tam Euro się odbywało. Nie znam się na tym, więc nie ogarniam, ale mniej więcej w tym czasie, tak? Tam była siatka bodajże, siatkówka, nie wiem. No i tutaj obok to jest chyba to lodowisko, tak mi się wydaje. I tutaj właśnie taka śliczna, świąteczno-sportowa ozdoba. Tam dalej jest, są restauracje. I tutaj, jak widać, świeci się. To jest ten wzorek tutaj, który był tu wcześniej. Tutaj właśnie w piłkę grają ludzie. No i mamy napisane Wrocław i w ogóle jest mega, mega ślicznie. No i mamy środowisko, światełka. Można sobie, no właśnie, tutaj ludzie za ręce trzymają, można sobie jeździć wokół, trzymać się barierek, jak ktoś się boi, albo po środku. Naprawdę jest mega zróżnicowane. Byli ludzie, którzy wypieprzali się co 2 sekundy, albo tacy, co się w ogóle bali iść samemu. Byli tacy, był taki facet, naprawdę taki już nie za młody facet, który stał na środku z taką pasją i cały czas robił piruety. Takie naprawdę jakby był jakimś takim, no wiecie, wyczynowym sportowcem. Naprawdę to było coś. No tutaj jakiś dzieciak, który zaraz się wypieprzy, tutaj jakaś parka się trzyma za ręce. Tak fajnie tutaj widać właśnie, nie? Jak jest wyżłobiony lód. No i właśnie ta fontanna tutaj kolorowa. Tu już mniej widać, ale co tam? To jest ta iglica, taka bardzo wysoka, która jest właśnie obok przy hali stulecia. To jest przystanek autobusowy, właśnie tam jadę, czy ten tramwajowy też. Tam właśnie jeździłam do hotelu, tędy. I to już było, tak. To teraz będzie kolejny temat związany z jarmarkiem. Z tym, że chciałam się sobie oblukać, które jest które. To jest jarmark w mojej miejscowości. Organizowali go też właśnie parę lat temu. To te zdjęcia są młodsze, znaczy starsze w sensie, tak, starsze od tych poprzednich, wydaje mi się. Od paru lat już nie było tych jarmarków, bardzo żałuję. Nie były takie, wiadomo, wypaśne jak we Wrocławiu, ale to też było coś. Jak widzicie, śniegu nie było. Stały sobie w parku takie budki. Było pełno różnych pierdół do kupienia, do pooglądania. Byłam wtedy z przyjaciółką i kupiłam... Ona mi kupiła jakąś taką świąteczną świecę ozdobną, coś tam jeszcze, jakiś kalendarz, nie pamiętam, kupiłyśmy. A to jest jakby pokaz tańca z ogniem. U mnie jest tutaj taka grupa, którzy z okazji różnych wydarzeń tutaj występują. Nie pamiętam, czy wtedy pierwszy raz widziałam ten pokaz, czy może drugi, ale ubóstwiam wszelkie rzeczy związane z ogniem i po prostu to było coś, naprawdę strasznie mi się podobało. Podziwiam, jak oni potrafią to zrobić.
nie boją się. Raz nawet widziałam dziewczynę, która tam zaczęła, coś tam jej się nie udało i tam musieli pomagać. Więc na pewno nie jest takie proste, do tego śliczna, dzika muzyka, więc to było coś. Kolejne, połykanie ognia, jakby no takie kręcenie tym ogniem. No to budki, jeszcze już trochę jest śniegów, budki przed, na razie postawili. Kolejne, tutaj jakby stał taki namiot, byłam też później, w sumie kilka lat później też byłam z koleżanką, tak mi się przypomina. Namiot, taki ogromny, w którym można było sobie coś zjeść. Pamiętam, jadłam wtedy, czy koleżanka jadła jakieś paszteciki, coś tam. Można było się zagrzać, bo wtedy było nawet w miarę zimno. Posiedzieć sobie, były takie, no takie typowe, jakieś bigos, jakieś takie polskie bardziej, prawda? Tu jakieś te paszteciki, jakieś tam takie trochę świąteczne w sumie żarcie. Nie pamiętam, ile kosztowało, ale myślę, że nie za wiele. Jakieś grzańce, jakieś tam inne tego typu. Naprawdę było fajnie. Chociaż wtedy jeszcze nie byłam pełnoletnia. Ha, ha, ha. Loteria fantowa, jej. A tutaj jest park zdrojowy. Tak, dom zdrojowy. Który widać na moich na przykład filmach z tamtego roku ze świąt, z vlogmasów, albo w pewnym sensie w Pokémon Go. Tam też jakby to jest Pokestop ogólnie. W sumie dwa. Tu widać, a raczej nie widać, ale ja wiem, tam jest taki świecący, nigdy tego wyrazu nie pamiętam, cholera jasna, taka ozdoba świecąca, nieważne, stała. Tutaj mamy właśnie światełka, ten namiot stał z tej strony, a tutaj jakby tam jest część do tańca, część tutaj do występów, właśnie na przykład często są występy takie muzyczne. No i to jest właśnie ten namiot, tak, tutaj go właśnie widać, ognisko, uwielbiam ogień, już mówiłam, ogniska też, więc zawsze można było się trochę zagrzać. Nie wiem, czemu te zdjęcia są czarno-białe, ale kiedyś miałam świerę na punkcie czarno-białych zdjęć, więc może dlatego, ludzie sobie siedzą, ławeczki są, wolne miejsca, jak widać. Tutaj takie śliczne ozdoby przed tym namiotem, a to jest w środku w tym budynku z prawej strony, tutaj mamy właśnie szopkę. Kolejną szopkę i to już było. I teraz kolejne zdjęcia związane z jarmarkiem bożonarodzeniowym, świątecznym, jak kto woli, we Wrocławiu. Chociaż też niektóre zdjęcia są związane jakby bardziej z galeriami handlowymi, z ozdobami świątecznymi. To jest bodajże Galeria Dominikańska. No i tutaj mamy różne choineczki, różne ozdóbki. Ubóstwiam ten czas, już tyle razy to mówiłam. No i jest właśnie jarmark świąteczny. Tutaj jakieś tam różne takie przypinki, cokolwiek, mało świąteczne, tak jak mówiłam. Światełka na tych domkach. Ja to kocham. Mówcie sobie, co chcecie. No i mamy jarmark bożonarodzeniowy. Jeszcze to było jasno, więc nie świecą się te ozdoby. Naprawdę to jest mega duży teren, jest cały park, znaczy rynek. Pełno ścieżek, pełno wszystkiego. Ja to kocham. I tutaj mamy właśnie ozdoby przy ratuszu. W takich budkach dawali, jest napisane nawet grzaniec. Było kilka takich budek. To jest ta główna tutaj przy rynku. Tu można było sobie usiąść, wypić, zjeść. Jakieś tam choineczki, ozdoby i tak dalej. Ogólnie w późniejszych latach zaczęli też dawać takie ogromne, nie wiem, nie pamiętam słowa, takie piece powiedzmy, gdzie właśnie palił się ogień, jakiś tam węgiel, coś takiego i naprawdę zakochałam się w tym. Po pierwsze można się zagrzać, naprawdę jak się tak wieczorem po kilka godzin tam siedzi, to było różnie. A potem musiałam lecieć na ostatnią chwilę do hotelu. Ha, ha, ha. Raz się spóźniłam kilka minut i pani jeszcze akurat usłyszała, że dzwonię. Było wesoło, bo to jest w sumie bardziej hostel. No. I można sobie potańczyć i naprawdę uwielbiam. To jest choinka, ta główna. Ale muszę powiedzieć, że też inaczej wygląda, bo chyba w późniejszych latach wydaje mi się, że taka jest chronologia.
były z takimi ogromnymi bombkami kolorowymi, tam było widać. A ta jest chyba inna, chociaż może jeszcze nie zrobiona, nie wiem. Przy okazji widać piękne budynki na rynku. Tutaj mamy ogrodzony teren, ozdoby na latarniach, tutaj mamy te renerki. Ja to kocham, serio, serio. To jest mało świąteczne, ale jakoś na szybko nie wyrzuciłam, bo mi się popsuło przed nagraniem, jak to ja. Więc niech będzie. Tu widać dworzec, już pomalowany. Kolejne, jakiś tam inny rok. Już bardziej tak nocą, więc jest klimat jeszcze większy, pełno światełek. To też właśnie jakieś takie ozdoby świąteczne. Tutaj jest karuzela. Też był taki właśnie teren, gdzie można było na przykład porzucać takimi kulkami w jakieś takie pudełka. Jak pospadały, to się dostawało nagrodę. Były różne właśnie fanty. Przy mnie jakiś facet dla kobiety wygrał takiego miśka dwumetrowego, pluszowego. I potem z nim leźli jakoś tak śmiesznie, pokracznie, nie? Żeby go nieść. Czy na przykład właśnie karuzela, nawet taka większa, bo to jest takie małe, taka jeżdżąca, tak? Też właśnie była tam tam za kasę, tam jakieś tam tylko małe dzieci, ale tam też z opiekunami, jak były za małe, cokolwiek. Właśnie tu mamy te fanty. I ja zawsze lubiłam sobie tutaj stać i się gapić. Nigdy nie brałam udziału, bo to nie dla mnie, ale było fajnie. A to jest też coś takiego oryginalnego. Nawet nie wiem, czy to było w kolejnych latach. Nie wiem, czy będzie na zdjęciu. To się nazywało jakiś las bajek, coś takiego. I był taki właśnie teren oddzielony z jarmarku, gdzie właśnie tylko podczas tego jarmarku na święta stały takie domki, powiedzmy wielkości człowieka, drewniane, i tam w środku za szybą odgrywały się historyjki z różnych bajek, takich klasycznych. Czerwony kapturek i tak dalej. I jakby to są takie lalki, które potrafią wykonywać parę ruchów. Tak ruszać rękami, głową. I w tle jest puszczony narrator, który czyta te bajki. I jakby to, co te postacie się ruszają, to jest dograne do tego dźwięku. Naprawdę mega. Chociaż raczej dla dzieci, ale naprawdę trzeba się namęczyć, żeby zrobić coś takiego, więc podziwiam. A tutaj mamy przy okazji piękne niebo, takie w sumie, wiem, fioletowo-różowe. Ozdoba na budynku, na rynku. Choinka już świecąca, jak widzicie, tu już świeci, więc naprawdę jest o wiele piękniejsza. Bank też tam ozdobiony. No i jeszcze bardziej z bliska choineczka. Tutaj właśnie świecące te ozdoby z latarni. Znowu bardziej niebo. Trzeba pokazać, bo wyszło mega. A tutaj właśnie też rynek i widać, jak te ozdoby tam sobie są po kolei. Domeczki. Ogólnie te jarmarki były robione gdzieś tak do 22 bodajże. Gdzieś tak od rana czy od popołudnia, nie pamiętam. Gdzieś tak do Wigilii, chociaż w tym roku ma być aż do Sylwestra. Może się wybiorę, ale jeszcze nie wiem. No i ogólnie tam gdzieś mniej więcej od grudnia, od 6 czy od któregoś, więc całkiem sporo czasu. A to jest też takie śmieszne coś, jakby mamy takie coś, taką piłkę przeźroczystą, tam się wchodzi, tak, mam dziecko. I to jest takie dość gorzkie, bo właśnie tam jakaś dorosła osoba mówi do kogoś: o, niech dzieci zobaczą, jak wyglądał śnieg. Więc niestety, no może nie jest aż tak strasznie, chociaż we Wrocławiu w miastach już chyba jeszcze gorzej ze śniegiem. No i do środka się wchodzi i pada śnieg, taki, nie pamiętam, z czego on był zrobiony. Jakaś wata, jakieś coś, no nie wata, no na pewno nieprawdziwy śnieg. A tu mamy takiego reniferka, można sobie tutaj z nim zdjęcie zrobić, taki sztuczny, prawda? Ale całkiem słodki. Jakaś mała się przykleiła do niego. A to jest prawdziwa osoba, taka żywa figura, pomalowana, tak ślicznie ubrana, która sobie stoi i się porusza. I ten, jak się jej tu wrzuci kasę, to tam jakiś gest wykonuje, czy coś, naprawdę, naprawdę podziwiam.
takich ludzi, abym zwariowała, jakbym miała tak stać. To już chyba było, ale nie jestem pewna. Tak, było. Dobra. Powoli już kończę, bo czas się kończy i zdjęcia się kończą, więc na szczęście nie wzięłam ich za dużo. Tu mamy galerię Arkady Wrocławskie, najbliżej w sumie mojego hotelu. To jest taki teren właśnie, gdzie można sobie odpocząć, jest Wi-Fi, muzyka, fotele, uwielbiam. Szczególnie jak się siedzi 3 dni na zjeździe i nie ma co robić, a nie można w sumie siedzieć w niektórych godzinach w hotelu. I tutaj mamy światełeczka, różne ozdoby, no choinka. No już się raczej powtarzają, ale myślę, że i tak jest fajnie. O, The Polar Express, o, no właśnie. I to jest już to, wydaje mi się, późniejszy rok. Taka właśnie dłuższa trochę ta zjeżdżalnia, bo tamta była bardziej taka kręcąca się w kółko. Tutaj nawet jest podpisane 2014, bo mój poprzedni telefon, któryś z poprzednich właśnie zapisywał datę. No więc mamy, jak widać, 14, 16, takie no niezbyt młode zdjęcia. A to jest fontanna na rynku, bardzo popularna. Pamiętam, jak powstawała i ileś lat temu, jak pierwszy raz tam szłam ją zobaczyć. Tylko to jest wersja świąteczna, też tak oryginalnie, bo normalnie to jest fontanna, więc jest woda tak. Natomiast tutaj zabrali wodę, żeby nie zamarzła, po czym dali takie szybki, może one były, nie wiem, tutaj kamienie i tam są światełka. Więc nadal wygląda sympatycznie, chociaż inaczej niż w lecie. A to jest pewien mężczyzna, który często właśnie występował we Wrocławiu, śpiewał piosenki różnych osób i mega mi się podobało, jak śpiewał. Wiele razy sterczałam tutaj i słuchałam go, więc uwielbiam. To jest chyba kawałek parady, jak tak patrzę. Sanie, no właśnie, sanie sobie jadą. Tutaj takie niebieskie, nie wiem, co to jest. Znowu choineczka. O, a to jest kolejna ciekawa rzecz. Później już chyba jej nie było. Jakby zrobili konkurs rzeźb z lodu. I one tam później stały już takie wyrzeźbione, bo ja chyba nie widziałam już, jak były wyrzeźbione, albo też widziałam, jak robili, nie pamiętam. I no, stały sobie tam jakiś czas, bo się w miarę nie roztapiały. Widzicie, jakie ktoś ogromne sanie zrobił z lodu, po prostu podziwiam. I tam można było sobie usiąść i zdjęcie zrobić na tym lodzie. Tutaj tam napis, że jarmark świąteczny i tak dalej. Tutaj właśnie ta karuzela, ta w kółko jeżdżąca z małymi dziećmi. No i ostatni folder. Przepraszam, że czarny ekran się robi, ale jakby chciałam mieć to pogrupowane, żeby wiedzieć, z czego są te zdjęcia, więc w trakcie nie wyłapuję obrazu, jak wyłączam. Chociaż w sumie mogłabym później wyłączyć. Nieważne. A to jest katedra bodajże koło właśnie rzeki. Też taka ozdobiona dość. Tutaj jest to drzewko takie śliczne, spójrzcie. Uwielbiam takie ozdoby. Widziałam jakieś tam zdjęcia właśnie też z innych krajów. Cholernie mi się takie drzewko podoba, o wiele bardziej niż jakieś takie klasyczne. Przepiękne jest. A to jest fontanna na rynku chyba? Taka kręcąca się, nie pamiętam, czy to. Znowu jakieś ozdoby. Znowu ta fontanna na rynku. Jakieś kółko się śmieszne zrobiło. Nie pamiętam, ile tych zdjęć jest, ale już się zbliżam ku końcowi na pewno. O, no właśnie, mówiłam, że była inna choinka, takie kółeczka, tylko teraz pytanie, z którego na roku jest. To jest chyba młodsza, ale nie jestem pewna. Właśnie ma takie ogromne bombki z materiału, z tego co pamiętam, czyli całkiem inna niż tamta. Ale nadal taka okrągła, prawda? Kolejne jakieś tam ozdoby. O, a to jest coś, co ubóstwiam wręcz. Uwielbiam zbierać monety. Wszelkie, czy z takich automatów, co się kupuje, czy takie właśnie tutaj co roku kupowałam sobie, stał sobie kowal i przy nas, tak, walił takim młotem i jakby tworzył wzory na monetach. Te monety były słabej jakości, bardzo tanie dzięki temu, więc cieszy mnie to, że mogłam sobie kupić różne właśnie napisane, jarmark, rok, Wrocław, coś tam. I to jest dla mnie coś, ubóstwiam.
I tak naprawdę ten dźwięk się rozchodził w cholerę daleko. A tu mamy kolejne rzeźby. Tutaj tak ślicznie się komponuje z tą choinką, z tymi światełkami, jakiś króliczek, nie jestem pewna, tutaj napisy. To też jest coś oryginalnego, chyba raz tylko widziałam właśnie, żeby taki pokaz robili z lodu. Teraz byłby jeszcze ciężej, bo jest za ciepło. Tak stoją sobie tutaj, naprawdę śliczne. O, a to jest taki Mikołajek śmiszniasty, w sumie krasnal. A to jest dalsza część rynku. Tam kwiaty sprzedają. No i jeszcze z bliska ten. Nie pamiętam, czy to był ten, ale stał jakiś krasnal na rynku i było napisane, że jak się go dotknie, to się będzie miał szczęście. I ludzie właśnie chodzili i go macali. No, a tutaj mamy reniferki, sanie. Tutaj chyba sobie kiedyś robiłam zdjęcie z mamą, nie pamiętam. Można sobie właśnie za darmo, tak, zrobić zdjęcie, więc jest fajnie. Kolejne jakieś tam... Tam ludzie na górze stoją, chyba? Stoiska. O, znowu, grzaniec wrocławski. Uwielbiam. Różne smaki potem robili w kolejnych latach. I 10 zł za grzaniec, to myślę, że nie jest tak wiele, szczególnie na taką komercyjną imprezę. Tutaj znowu te bardziej takie cyrkowe zabawy. I kolejna bajka, kopciuszek, tak jak mówiłam, ten taki domek i za szybą laleczki odgrywają swoje role. Talary z gwiazd, mniej popularna bajka, więc to też fajnie, że takie też są. Kolejne, ciekawe ile mi tych zdjęć zostało. Kolejne dla dzieci, tutaj rynek. O, bajkowy lasek, no właśnie chciałam powiedzieć, że lasek. No to dobrze, mniej więcej zapamiętałam. Potem już chyba nie było tego bajkowego lasku. A tutaj jest chyba też prawdziwy człowiek. Tak sobie tutaj stoi, mega. No i jeszcze kolejny na tym sobie staje na podejście. Nie wiem, czy on zaczynał, czy kończył. A tutaj jest piwnica Świdnicka. Tutaj bije serce Wrocławia. Nigdy tam nie byłam, ale z daleka widziałam i mega mi się klimatycznie kojarzy. Swoją drogą tutaj przez wiele lat stał taki mężczyzna w stroju baletnicy z pałką policyjną w ręce i tam jakby prowokował ludzi, tak żartobliwie jakieś tam przedstawienia robił, później już go nie widziałam. A tu bardzo, no, bardziej ludowe, z dużymi tymi, takie drewniane. No i rzeźba Fredry, bardzo właśnie za czasów mojej mamy popularna, z tego co mi opowiadała. Choineczki i w tle rynek, to jest znowu ten krasnalek. Podkowy szczęścia z wybitym imieniem na zamówienie. To ciekawe, bo ja nie wiem, czy to inny rok, czy były też bez imienia, bo ja nie mam imienia. No, to jest ta brama główna właśnie tam od strony Galerii Dominikańskiej. To już chyba było? Chyba było, wydaje mi się. Tak. No, to w miarę się wyrobiłam w czasie, chociaż trochę za długo wyszło, ale w miarę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Szczególnie myślę, że to jest fajne dla tych, którzy nie byli we Wrocławiu albo nie byli w okresie świąt. Całkiem sympatyczne różne ozdoby. Ja się mega bawiłam, mogąc sobie oglądać te stare zdjęcia, opowiadać o nich, co się tam działo wtedy, przypominać sobie. No i mam nadzieję, że Wam się też podobało taki właśnie świąteczny odcinek. Miałam go zrobić rok temu, ale mi się nie chciało. I zrobiłam teraz, więc nie jest tak źle. No i niedługo zobaczymy się w kolejnym odcinku. Tak jak wspominałam, chcę jeszcze zrobić coś świątecznego, bardziej zimowego z tej serii. Może to nie będzie do końca Emi podróżuje, ale w sumie dla kogoś, kto nie zna Dolnego Śląska, to w pewnym sensie jest coś innego, tak? No i pa!